Amadeusz Ferrari Roślik przed galą Fame MMA 4. Powiedz przede wszystkim, co się tam stało na ważeniu przed chwilą. No, Listwa Challenge jest taka, on też pochodzi z YouTube'a, jest taka gra Listwa Challenge, to pobawiliśmy się w Listwa Challenge, no. To poważnie coś takiego jest? Nie, no jest coś takiego jak Listwa Challenge, ale to nie jest, że wypłacasz w sumie gościowi liścia na wjazd, aczkolwiek no dzisiaj już był jakby informowany wcześniej o tym, że gdy tylko dojdzie do kontaktu jakiegoś bliższego, to od razu zostanie zaatakowany, bo już dzisiaj mieliśmy jedną przepychankę poza kamerami. Tylko że tam, no nie, niestety stała, ale, znaczy w sumie stety, no bo jutro jest walka, między nami osoba, która nie dopuściła nas do siebie. Gdzie to, w hotelu się stało, tutaj przed ważeniem? Na tym meet and greet. Przyszedł po prostu nie na swoją godzinę, nie ma czegoś takiego, że jakikolwiek, jak na przykład Casti walczy z Youngmanem, jest Casti, to nie może być Youngmana. I tak było ze wszystkimi, oprócz oczywiście Polaka. No, no i przylaz, wiesz, no to nie lubimy się, jak on tam coś tam na mnie paluchem, ja też na niego paluchem, słowa do słowa i wiesz, afera. To gdyby on z niczym, że tak powiem, nie wystartował, to nie byłoby tego Listwa Challenge? Wiesz co... To był taki prezent na ceremonię ważenia. To jest Fame MMA, tu chodzi o show, to była leciutka listwa. I zrobiłem to po prostu jakby troszeczkę też dla show, bo jak ktoś ma ochotę, oczywiście my mamy naprawdę złą krew i się tam pozabijamy w ringu, ale jak ktoś ma ochotę, nie wiem, pooglądać sportowe zachowanie, to polecam innego rodzaju gale. A jak ktoś ma ochotę sobie pooglądać freaków, właśnie jakieś tam show, a tu się ktoś pobił na konferencję, tu się ktoś zwyzywał, a tu ten kogoś uśmieszył, to zapraszam na Fame MMA i właśnie to są tacy ludzie jak ja, żeby takie rzeczy robić. No właśnie, mówisz, że to jest show, a nie będzie to dla ciebie takie sportowe też wyzwanie, sportowa rywalizacja, żeby pokazać mu, że sportowo jesteś lepszy? Wiesz co? No nie, no na pewno no, w ringu, jeśli wygram, no to pokażę mu, że jestem sportowo lepszy, aczkolwiek to zachowanie nie uważam za sportowe, ale nie uważam też za niehonorowe, bo on wielokrotnie bił ludzi w grupie. Jest taki człowiek, góral na przykład, na którego nawet nasłał kolegów i z zaskoczenia go w kominiarkach pobili. Możecie sobie to wszystko sprawdzić. Także niehonorowego człowieka nie uważam, że trzeba traktować honorowo. Rozumiesz mnie? Rozumiem. Powiedz, tu padło tyle już słów, tyle synonimów i tak dalej. Zostało powiedziane już wszystko przed tą walką? Powiem wam tak, pozabijamy się jutro z Adrianem w ringu, dlatego musicie obejrzeć Fame MMA numer 4, 22. Ja tam będę, będzie tam Polak i któryś z nas, nie wiem, czy wykrwawi się na śmierć, ale któryś z nas padnie. Tego sędzia chyba nie dopuści. Jakby była walka bez sędziego, wyszedłbyś do takiej walki? Jasne, że tak. Nawet jakby była walka z nim, w której musiałbym podpisać kontrakt, że po prostu mam, że po prostu egzekucja jest na mnie, że wyrok śmierci. Jeśli z nim przegram, to podpisuję ten kontrakt. To słuchaj, to jutro zakończy się ten konflikt cały, czy ten konflikt dalej będzie trwał i nie wiem, spotkacie się kiedyś nawet przypadkowo i... Ręki mu nie podam, ale zakończy się dla mnie raz na zawsze pod takim względem, że stoczyliśmy bitkę, mieliśmy nieraz wyjść na tą solówę, do niej nie doszło, stoczyliśmy bitwę i po tej bitwie, no po prostu doszło do niej, niech wygra lepszy i tym razem to ja będę tym lepszym, ale to już nie chodzi nawet o to, tylko że po prostu wiesz, sprawdziliśmy się, dla mnie etap zakończony, rozwiązaliśmy raz na zawsze, bo daliśmy sobie po mordzie. Mówisz, że będzie show, mówisz, że się pozabijacie, będzie technika w tej walce? Wiesz co, wirtuozem techniki nie będę na pewno ani ja, ani on, ale myślę, że jak na ten poziom sportowy, który prezentuje Fame MMA, będę ja bardzo dobrze przygotowany, nie wiem jak on, no wiadomo, że był w tej Tajlandii, więc na pewno poprawił swoje umiejętności, ponoć jest w życiówce, ale ja uważam, że z dotychczasowych walk, no to nie będzie się z czego śmiać. Nie będzie się z czego śmiać, jeśli chodzi o jakąś technikę, czy coś w ten deseń. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie się przygotowywałeś, jak te treningi wyglądały, ile trwał ten obóz przygotowawczy? Ten obóz przygotowawczy trwał 2 miesiące i Berserker z Szczecin. Czyli porządna ekipa. Porządna ekipa, bardzo porządna ekipa. Z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz coś jeszcze na koniec dodać od siebie, chwilę dla ciebie. Obejrzyjcie to koniecznie, to Fame MMA numer 4. Ja z tego nie mam zarobku, bo ja już mam gwarantowaną wypłatę, ale zobaczycie, że będzie taka gównoburza, że aż szkoda tego ominąć.
Właśnie, to będzie dla Ciebie jutro walka głównie dla pieniędzy, czy głównie dla konfliktu, jeśli miałbyś wybrać z tych dwóch rzeczy? Walka tylko dla konfliktu, ze względu na to, że początkowo, zanim w ogóle tą walkę przyjąłem, ja zaproponowałem, że zapłacę 10 tysięcy za stoczenie z nim walki. Jeśli przegram, to usunę wszystkie socjale. To co prawda jeszcze wtedy nie walczyłem w Fame MMA, więc wiadomo, że wszystko się wywróciło do góry nogami, ale to walka czysto konfliktowa, tu nie chodzi w ogóle o te pieniądze, bo Solówę też mu proponowałem. Nawet przy 10 tysiącach ludzi mu zaproponowałem ją, gdy byliśmy na YouTube Shore. Co prawda na sparring w rękawicach odmówił, także jest to czysty konflikt, który trzeba rozwiązać. My już się kiedyś raz pobiliśmy, on mi pierwszy uderzył z partyzanta, nas rozdzielono po 10 sekundach i dlatego to jest wszystko takie nagrzane. I naprawdę, i on mi zaszedł za skórę, i ja jemu nieraz za tą skórę zeszedłem, także musicie to zobaczyć. Czyli będzie się działo. Dziękuję bardzo. Dokładnie. Dzięki.